Dzień dobry, gościo.xpl. Dzisiaj naszym gościem jest pan Michał Bajor. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Pierwsze pytanie mam takie, bo wydał pan w 2002 roku płytę, która miała tytuł Twarze w lustrach. Jak pan spogląda na swoją twarz w lustrze, to co pan widzi? Mam nadzieję, że nie Nerona. Nie, Nerona, nie, oczywiście. Czy ja tak lubię się przyglądać w lustrze? Średnio, średnio. Twarze w lustrach był tytułem piosenki, po prostu, która weszła na płytę. Ale nie, w lustrze się głównie golę i muszę czasami ułożyć przed planem tak zwaną fryzurę czy włosy. Ale nie jestem takim lustrzanym facetem, który się przegląda. A jest pan zadowolony z tego wizerunku, który udało się stworzyć przez ponad 40 lat pracy artystycznej? Prawie? 45. 45. Czy jestem zadowolony? Na pewno jestem szczęśliwy z tego, że tak długo jestem. Że wciąż zapraszany jestem na festiwale, potężne festiwale, że moja droga koncertowa to nie są jeszcze małe kluby, choć też są pewnie ważne na drodze artysty, który kiedyś jest potem w jesieni życia, ale mam nadzieję, że te wielkie teatry, w których występuję, opery, filharmonie, będą mi dane jak najdłużej. Nie uciekam od kameralnych miejsc, ale rzeczywiście mam na nie mniej trochę czasu, ale mam z tyłu głowy świadomość, że może przyjść taki moment za ileś lat, kiedy do nich wrócę. Ja tylko żałuję jednej rzeczy, że reżyserzy nie obsadzają pana po quo vadis w różnych filmach. Czy pan ma w związku z tym jakiś żal albo może jakieś zapytanie do tych, którzy zajmują się filmem i przecież Cher i ma, tak jak pan powiedział, i Oscara i Grammy, prawda? A my tak tutaj w Polsce chyba mamy takie rozgraniczenie, że albo ktoś jest aktorem filmowym, tak, albo ktoś jest artystą, który śpiewa i tej działki powinien się trzymać. Nawet powiedziałbym, że częściej piosenkarki czy piosenkarze grają w serialach czy w filmach niż aktorzy śpiewają. Natomiast nie udowodniłem już tyle razy w kinie, że nie potrzebuję zdjęć próbnych, że w dalszym ciągu w nich nie biorę udziału. Może też jest powód, bo dzisiaj lubią reżyserzy bardzo robić zdjęcia próbne. Gdybym dostał konkretną rolę, to bym się do niej tak przygotował jak kiedyś do Nerona i może bym też zagrał w jakimś filmie. Ale bieganie po castingach w ogóle mnie już nie interesuje ani w moim momencie życia, ani w mojej ilości filmów, które zagrałem. Tak, tym bardziej, że film był nominowany do Oscara, prawda, z Klausem Marią Brandauerem, prawda, na przykład. No, ale to są, czasami te nagrody to są też przypadki, a jakieś też koniunkturalne. Ale z całą pewnością nie mam w sobie żadnego żalu, raczej zdziwienie. Pani Beata Tyszkiewicz pewnie też się dziwi, że przecież pan pierwsza rola, tak, to była rola rozbierana, że tak sobie pozwolę tutaj z panią Tyszkiewicz, tak? Czy może pan opowiedzieć tak krótko, jak pan wspomina ten debiut filmowy? No, nieświadomie, bo ja miałem wtedy 16, niecałe 17 lat, więc nieświadomie zupełnie. Beata Tyszkiewicz, będąca ode mnie starsza o tyle, ile moja mama, czyli wtedy w kwiecie wieku 36-latka, powiedziała do mnie, że zedrzesz buty, chłopcze, w kinie. I tak też się stało. Ja potem grałem bardzo dużo w filmach. Potem się zaczęła ta piosenka. Natomiast bardzo była wspaniała współpraca. Ona mnie bardzo dużo opowiadała o planie filmowym, o życiu. Zresztą to była Holland, która debiutowała tym filmem telewizyjnym. No też było nie lada spotkania. Potem za chwilę, wow, światowa reżyserka. Tak. I adaptacja i Paszkiewicza, który też jest, prawda, nazwiskiem znanym. Zanim przejdę jeszcze do muzyki, to pozwolę sobie zapytać o kino w pana życiu. Czy jest to jakaś taka przestrzeń, do której pan wraca, czy raczej nie ogląda pan filmów i słucha pan tylko muzyki? O, ja jestem kinomanem ogromnie. Skąd ja słucham mniej muzyki? Ja o wiele bardziej jestem kinomanem. Ja chodzę do kina namiętnie. Jak ocenia pan to, co się dzieje teraz w kinie? Na przykład widział pan Zimną wojnę? Zimna wojna, zachwyt. Ja byłem na Zimnej wojnie, ja się koleguję. Mój ulubiony film. Jestem skolegowany z Jasią Kulik. Z Kotem zresztą graliśmy w to nie tak jak myślisz Kotku ukraińskiego, ale Jannę znam na tyle, że przyjęła zaproszenie i kolędy, które wychodzą za chwilę, moje kolędy, to tam jest Janna moim gościem, także mam gorący kartofel w obsadzie. Jest też wspaniała Agata Kulesza, która też się zgodziła na udział w dwóch kolędach. Jest też moja bratanica Bogumiła Bajor, także może być to ciekawy kąsek przed Bożym Narodzeniem ze względu na nazwiska i na kunszt tych wszystkich pań wspaniałych. Ja już się nie mogę doczekać i chciałbym, żeby święta były, choć to śnieg to nie za bardzo, to nie jest moja bajka. Zapytam pana jeszcze o to, bo bliska mi osoba powiedziała kiedyś coś takiego, że najbardziej bolą zmarnowane szanse. Czy pan się zgadza z tym i czy jakieś zmarnowane szanse były w pana życiu? Czy pan jakoś tak postrzega, że pewne sytuacje nie do końca są,
czy były wykorzystane? O, na pewno. Pierwsza to, że nie założyłem rodziny, to z całą pewnością po latach wychodzi taka tęsknota, nie ma siły. A druga to, że nie opanowałem tylu języków, ile bym chciał, a w sumie tak na dobrą sprawę w całości żadnego. To było takie... Przepraszam, francuski na pewno, angielski, tyle lat pan był w Stanach, tyle razy, 30 ponad. Ja się porozumiewam, ale to nie są języki, w których mógłbym filozofować. Natomiast czy mówić o, prawda, właśnie o sensie życia. To i o fenomenologii ducha. Na przykład. Nie. To jest mój taki chyba główny żal, bo ja sądzę, że byłbym dzisiaj tutaj gościem, a mieszkałbym gdzieś na przykład we Francji, albo byłbym we Francji gościem, a tu bym mieszkał, podróżowałbym i tam, i tu. Myślę, że to, że nie opanowałem języków w taki sposób, jak powinienem, a miałem szansę, bo byłem na rocznym stypendium też w Niemczech. Niestety zawsze mnie wtedy odwiedzała grupa Polaków gdzieś w jakimś momencie i tak wsiąkałem w te polonijne towarzystwo i ten język odchodził na bok. Nie ma co się oszukiwać, było, minęło, już tego nie nadrobię, może w innym wcieleniu. A jak pan na przykład jedzie do Włoch, a propos podróży, zatrzymuje się pan czasami tutaj w Cieszynie, czy jest pan tylko przejazdem albo tylko na koncercie? Przejazdem, niestety jestem przejazdem, dlatego że do Włoch już od dawna latam. Kiedyś jeździłem do Wiednia i do Włoch przez państwa piękny gród. No i dziękujemy. Tak. I cieszę się, że po latach wielu mogę znów zaśpiewać w tym przepięknym teatrze, w którym kiedyś bardzo dawno temu koncertowałem. Ja koncertuję co roku w jakimś miejscu, w danym miejscu w co roku. Tutaj ze względów, których nie do końca rozumiem, i nie będę ich rozwijał. Nie jestem zapraszany od wielu lat, ale miło mi. Należy zmienić. O nie, ja nie będę się na pewno, jak to się mówi, wpraszał. Natomiast z całą pewnością żal mi publiczności, że przez tyle lat nie ma mnie tutaj. No niemniej miło mi, że zewnętrzna agencja, w tym momencie ta związana z tym stowarzyszeniem, tak, które cię mnie zaprosiło, doprowadziła do tego, że wreszcie dla tej publiczności też mogę zaśpiewać. Poproszę mi wierzyć, niesprawiedliwie długich latach, kiedy mnie tu nie było, a bardzo chciałem być. Ja się bardzo cieszę, że pan jest. Wiem, że czas się kończy. Zapytam jeszcze tylko o Stany, bo wiem, że pan bardzo często tam bywał. To było spowodowane klimatem, ludźmi, czy w ogóle miejscem? Dlaczego Stany tak daleko? Była fascynacja, ona trwała rok, a potem byłem wielokrotnie krócej. Ale wywietrzałem. Jestem Europejczykiem, absolutnie. Jestem Europejczykiem. I Włochy, i europejska kolebka, i pan Wojciech... Polska. I pan Wojciech Młynarski na przykład. I pan Wojciech Młynarski, którego już nie ma, który jest nade mną od tych lat. I prowadził mnie od dawna i doprowadził mnie do tego miejsca, w którym jestem. Mogę zadać jeszcze niedyskretne pytanie? Mamy czas jeszcze? Chciałbym zapytać o pana używki. Bo tutaj nie wypominając wieku, ale gdzieś tam czytałem, że i papierosy były i tak jakoś aż trochę nie chce mi się wierzyć, jak to wyglądał pana z tymi energetykami i innymi rzeczami. Przez cały sezon nie palę papierosów i w wakacje podpalam. I zawsze się wszyscy zazdroszczą mi palacze, że jak to jest możliwe, żeby podpalać przez 2 miesiące, a nie palić przez 10. Właśnie tak to jest możliwe. Jak się tylko kończy 31 sierpnia, to nie pamiętam w ogóle, że miałem w ustach papierosa. Tak, no oczywiście to nie są jakieś ogromne ilości, ale sobie tak pykam. No i jeśli chodzi o alkohol, to też wakacyjnie on jest bardziej dla mnie wskazany. Ja myślę, że to jest sprawa gardła. Higieniczny tryb życia, gardło, narzędzie pracy. Tak, rehabilitacja, siłownia taka domowa, ale z przyjeżdżającym rehabilitantem. Także coś trochę jest, na ile sobie mogę pozwolić czasowo. Natomiast Red Bull lubię bardzo. A, nie mogę mówić nazwy, zdaje się. Energetyczny napój gazowany. Lubię energetyczny napój. Staram się, żeby rzadko go używać. Ale niestety czasami wpadam w niego. A najbliższe plany poza koncertem naszym o 19? No mnóstwo koncertów, kolędy, które wchodzą. I nagrywam płytę włosko-francuskich piosenek, która się okaże za rok, ale już jestem w studio. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja mnóstwo podróży, bo ja lubię podróżować. Tak, no i tytuł też jednej z płyt to moje podróże, więc życzę jak najwięcej podróży. I dla państwa, i dla pana. Nam życzymy tutaj tego, nam cieszyniakom, żeby pan Michał częściej u nas gościł. Dziękuję bardzo. Bardzo chętnie, wpraszam się. Dziękuję.